Ej, pokrzyżowała mi rok temu pandemia plany podcastowe. Pierwsze dlatego, że w pierwszej chwili uznałam, że siedząc wszyscy w domach nie bardzo będziemy mieli ochotę i warunki, żeby słuchać podcastów. Ale po drugie dlatego, że bardzo wiele spotkań z wspaniałymi gośćmi musiałam po prostu odwołać. A na nagrywanie zdalne jakoś nie bardzo miałam ochoty. Ja chyba jednak jestem oldschoolowa i wolę kontakt face to face z rozmówcą, ale nietypowe czasy wymagają nietypowych rozwiązań, dlatego po roku przeprosiłam się z nagrywaniem na odległość. Dziś zapraszam Was na przekładaną przez prawie cały rok rozmowę z wyjątkowym gościem, a jest nim Janina Bąk, znana w internecie jako Janina Daily, autorka bestsellerowej książki Statystycznie rzecz biorąc, czyli Ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla. Bardzo się cieszę, że nam się udało po prawie roku spotkać na ten podcast. Janinko, kochana ma. No wiesz co, jak na moje standardy, to i tak szybko. Tak, ja myślę, że redaktor Maxelon może mieć lekkie pretensje, że tak szybko reagujesz na moje requesty i zaproszenia. Aczkolwiek to była twoja inicjatywa, zaznaczmy. Tak, ale myślę, że redaktor Maxeon już nie ma złudzeń. Jak podpisywaliśmy umowę wydawniczą na drugą książkę, to jako termin oddania wpisał 1 kwietnia. Więc... A którego roku? Bo to też jest istotne. Tego roku, ale wciąż 1 kwietnia, więc myślę, że nie ma złudzeń. A jak dobrze ci idzie póki co? Boże, idzie dobrze, to wiem, tylko jak dobrze z oddaniem nowej książki? No wiesz co, chwilowo napisałam 2 rozdziały, mam bardzo szczegółowy konspekt, więc wiem dokąd zmierzam i wiem co ma być w każdym rozdziale, ale szczerze mówiąc, chyba bardzo potrzebowałam odpocząć po promocji pierwszej książki. Co było wyczerpujące w promocji pierwszej książki, poza tym, że dużo się działo? Psychicznie byłaś zmęczona? Wiesz co, bardzo dużo się działo. Na początku, wiesz, błąd amatora, czytałam opinie. Fatalne. A później Zygmunt Miłoszewski mi powiedział, Janina, nie rób tego. I faktycznie wtedy przestałam. I teraz nie chcę, żeby ktoś zrozumiał to jako, okej, dobra, nie wolno krytykować mojej książki, można tylko ją chwalić. Nie, ale wiesz jak jest w internecie. Ludzie czasem mają problem z udzielaniem informacji zwrotnej w taki sposób, żeby druga osoba nie czuła się nikim. No nie? Tak. Że ja myślę, że na tym polegał problem, że nie, że ktoś krytykuje moją książkę, tylko że robi to w taki sposób, że ja później przez 3 dni leżałam krzyżem, wiesz, w salonie i wydawało mi się, że to niczego się nie nadaje. Więc to jest jedna rzecz. A druga, kurczę, wiesz, w pandemii myśmy mieli świetny plan promocyjny. Później przyszła pandemia, więc trzeba było jakoś to wszystko przeformułować. No generalnie był to bardzo intensywny rok, ale fajny. No był bardzo fajny, ale też trochę o tych właśnie opiniach i o tych ludziach z internetu będziemy dzisiaj rozmawiać, bo jakkolwiek twoja książka jest doskonała i była wielkim hitem, chociaż skala tego sukcesu myślę, że zaskoczyła wszystkich z tobą na czele, to no nie z okazji twojej książki się postanowiłyśmy spotkać na łączach. Tak. Obie wiemy, dlaczego będziemy się dzisiaj na tych łączach spotykać, jednakże myślę, że osoby, które nas słuchają, pojęcia nie mają, skąd się ta inicjatywa wzięła. Ale budujesz suspens. No buduje taka robota, taka profesja. My spotykamy się dlatego, że postanowiłaś mnie zaszczycić udzieleniem mi odpowiedzi na kilka pytań, które nie są związane z twoją pracą zawodową, aczkolwiek są pochodną tego, że pracujesz w internecie i w nim mieszkasz, podobnie jak ja. No, ale to może po kolei. Czego ci bardziej gratulowano w internecie? Napisania książki czy utraty wagi? Wiesz co, napisania książki mi gratulowali, tylko trochę wcześniej zaczął się w ogóle ten hype mojej właśnie utraty wagi. Mm-hmm. Do dziś w Google jednym z najczęstszych wyszukiwań jest Janina Bąk schudła. Tak.
Więc myślę, że w tym roku i tak to powoli zaczęło się wyciszać, choć były takie jakieś dziwne, zupełnie dziwne akcje i sytuacje, ale w jeszcze poprzednim roku, czyli w 2019, no to cieszę się, że rozmawiamy, bo to też myślę potraktujemy nie jako wywiad, tylko rozmowę. Wiem, że ty też miałeś do czynienia z niektórymi komentarzami dotyczącymi twojego ciała. No w 2019 roku to był dramat, to nie do końca wybrzmi. To było oszałamiające, wręcz szokujące, na ile ludzie potrafią się wtryniać w cudze ciało. Ja nawet napisałam taki felieton do Wysokich Obcasów i on miał tytuł Moje ciało nigdy nie należy do mnie. I to był chyba pierwszy twój felieton w ogóle dla Wysokich Obcasów, prawda? No bo to mi się wydaje, że to było na początku twojej współpracy z redakcją. Tak, tak mi się wydaje. I właśnie pisałam o tym, że... Bo to jest trochę taki, nie wiem, eksperyment, że byłam po obu stronach spektrum. Dokładnie, jakby tak. Byłam z jednej strony miałam bardzo dużą nadwagę, a później zeszłam jakby w niedowagę. Więc to jest bardzo ciekawe. To jakby się czuję trochę jak Bronisław Malinowski wśród internetowych użytkowników i jasne, było to dla mnie trudne. Nigdy w życiu się nie spodziewałam, że na przykład w pewnym momencie rozpłaczę się przy mężu i powiem, że już mam dość tego, że ludzie komentują, jak bardzo jestem chuda. Zwłaszcza, że nie prosiłaś o te opinie nigdy. Nigdy nie prosimy o te opinie. To jest, wiesz, to tak samo jak ścinasz włosy i nagle ktoś ci pisze, że lepiej ci było w długich. No nikt nie pytał o twoją opinię. Ale to jest właśnie szokujące, że każda waga może być pretekstem do tego, by ludzie to komentowali. No i każda jest. Moja siostra od zawsze była bardzo drobna i pamiętam, to była taka bardzo sytuacja, której się nie spodziewałam. Pamiętam, że w pewnym momencie zaczęła uczyć mnie, w jaki sposób się ubierać, by nie podkreślać tej chudości, w sensie, żeby inni się nie czepiali. W życiu się nie spodziewałam czegoś takiego, że będę się musiała uczyć, wiesz, jak wyglądać na większą. Że zaczniesz warstwy konstruować na sobie. Tak, wiesz, właśnie ty powiedziałaś na początku o tych wynikach wyszukiwania Google'a i to, co tutaj myślę jest ciekawe, to jest to, że my na tę rozmowę byłyśmy umówione już prawie rok temu, jeszcze zanim się zaczęła pandemia, byłyśmy umówione w ogóle na nagranie tego face to face, miałaś przyjechać do mnie, no a potem co się wydarzyło na świecie, wszyscy wiemy. Ale co tu jest istotne, to to, że ja się przygotowywałam do tej rozmowy jeszcze zanim twoja książka stała się bestsellerem. Więc te wyniki Google'a, których wspominasz, to jest coś, co ja sobie mogłam przez ostatni rok obserwować. I powiem ci, że to właśnie ta fraza, że Janina schudła, jak schudła, co się stało, przestała być dominująca dopiero kiedy ten sukces twojej książki stał się taki absolutnie ewidentny i przytłaczający. To wtedy faktycznie tam ta książka się pojawiła, ale i tak w top 3 jest, że schudłaś, no i twoi mężowie, wiadomo. Masz jednego, co prawda, romans. Od lat. Ale masz romans. Czterej mężowie, cztery nazwiska i wiesz, z tych trzech najpopularniejszych fraz tylko jedna dotyczy tego, o czym ty sama mówisz. Tylko jedna dotyczy twojej pracy i tego, co wystawiasz pod ocenę ludzką. Natomiast to, że schudłaś, mężowie, kompletnie nie. Ale też znowuż, z mojej perspektywy, na początku, kiedy faktycznie już stało się takie ewidentne, że dużo schudłaś, to mieliśmy taki u nas w branży taki trochę inside joke, z którego też się śmiałaś, że jesteś rebrandingiem roku. Pamiętasz to? Tak, że z osoby plus size stałaś się nagle bardzo szczupła. Minus size. Dostałaś się minus size, dokładnie. No i to był taki żarcik, ale mam wrażenie, że w pewnym momencie ty to ucięłaś trochę, żeby to się nie rozpędzało. Zrobiłaś faktycznie jakiś taki ruch wtedy? Tak.
Ale poczekaj, bo teraz też mnie naszło, tak mnie swędzi w mózg, bo ja do ciebie napisałam z propozycją podcastu na podstawie jakiegoś twojego postu właśnie w tym temacie. Tak, pamiętasz jakiego? Pamiętam, nawet sobie przygotowałam, mam go teraz przed oczami. Mam przed sobą ten post. Dokładnie on dotyczył właśnie tego, że gratulowano mi utraty wagi, kiedy schudłam jakiś czas temu i w ogóle za każdym razem, kiedy wrzucałam wtedy, i do dzisiaj zresztą wrzucam jakieś takie zdjęcia stare sprzed 10 lat, na których byłam okrąglejsza, ale ja też nigdy nie byłam jakaś, wiesz, gruba, otyła, nigdy w życiu. Natomiast wiesz, jakieś plus 10 kilo przy moim wzroście to jest zauważalna różnica, nie? I za każdym razem, kiedy wrzucałam jakieś takie stare zdjęcia, to pojawiały się wiadomości, jak schudłam, jaki jest mój sekret, co zrobiłam, czy się podzielę, czy jest jakiś, wiesz, magiczny sposób. I ja napisałam wtedy post, że moment, kiedy ja byłam najszczuplejsza i najwięcej komplementów w internecie zbierałam, to był absolutnie dla mnie najgorszy moment w życiu. Zarówno psychicznie, ciężki strasznie czas i czas ogromnego kryzysu i depresji, jak i fizycznie, bo ja nie byłam wtedy zdrowa. Ja byłam wszystkim, tylko nie zdrowym, szczęśliwym człowiekiem. A wiesz, a dla ludzi, no to byłam szczupła, więc to jest uosobienie wtedy sukcesu, siły i każdy chce poznać twój sekret. I ty tak, ty właśnie wtedy po takim poście do mnie napisałaś. Tak, bo właśnie ja miałam coś podobnego, a później jak zaczęłam o tym mówić i ludzie zaczęli mi przesyłać swoje historie, na moim Insta są takie wyróżnione relacje o trosce. Tak. Ich jest 200, a było jeszcze więcej, tylko nie miałam jakby możliwości, by wszystkie opublikować, gdzie ludzie piszą, co słyszeli od innych ludzi na temat swojego wyglądu, jakby i w opakowane w taką, no właśnie, w takie pudełko troski. Ja to robię dla ciebie, ja się po prostu troszczę, martwię, co za bzdura. Tam ludzie pisali, że na przykład ktoś im mówił, że wyglądają jak z Auschwitz i mnie takie porównania. I mnóstwo osób tak pisało, że dostaje takie komentarze, a to mnie też szokuje. Ja mówię, ludzie, czy wyście nie byli na historii? Jak w ogóle można użyć takiego porównania? Więc to jest jedna rzecz, a dwa, tak, ludzie czują, że mają prawo komentować czyjś wygląd, a ja myślę, że to jest szalenie ważne, żeby właśnie uzmysławiać ludziom, że chudość nie równa się zdrowie, albo że właśnie jakiekolwiek zmiany w naszym ciele, czy chudniemy, czy tyjemy, mogą wynikać z jakiejś choroby fizycznej, ale również psychicznej, że po prostu mamy jakiś trudny czas. I mnóstwo osób o tym pisało. Jedna dziewczyna pisała, że po bardzo długim leczeniu niepłodności, które było dla niej tak wyczerpujące, że właśnie no, była już na granicy kompletnej niedowagi, w końcu po tym leczeniu zaszła w ciążę po, nie wiem, kilkunastu latach i koleżanka w pracy jej powiedziała, że szkoda, że zaszła w ciążę, bo już tak świetnie wyglądała. I to pójdzie na marne. Więc jeśli zachęcam wszystkich do przeczytania tych historii, bo one są szokujące. Tak. To jest szokujące, jak bardzo ludzie zawłaszczają cudze ciała i myślą, że mają do tego prawo. No właśnie nie mają do tego prawa. Ja jakby wracając do twojego pytania, jestem człowiekiem dygresją, to... ja bardzo ucinałam to. Ja w pewnym momencie non stop pisałam, że nie chcę, żeby ludzie już komentowali tę wagę. Mm-hmm. Właśnie trochę dlatego, że ja jeszcze wtedy nie byłam całkowicie zdrowa. Jeszcze mnie fizycznie bolało bardzo wiele rzeczy. Jeszcze musiałam sobie poukładać niektóre rzeczy w głowie. Dlatego wprost prosiłam ludzi, przestańcie to komentować. I nawet pod takimi postami ludzie to komentowali. I ja już myślałam, kurczę, nie da się tego napisać wprost, a ludzie i tak uważają, że mają do tego prawo. Tak, bo wiesz, w ogóle... co jest ciekawe? No. Że że
lekarka, która mnie prowadziła i powiedziała mi, że w ramach leczenia będę bardzo szybko tracić na wadze i ona powiedziała, że w pewnym momencie nie opędzę się od komentarzy, jak bardzo źle wyglądam. Ja jej nie wierzyłam, ja mówię, no jak? Ale dokładnie tak się stało. No tak, tylko wiesz, jeszcze potem jest taki problem, że nie tylko ci mówią, że źle wyglądasz i jak powinnaś wyglądać, tylko kiedy zaczynasz właśnie stawiać te granice i mówisz, że sobie nie życzysz pewnego rodzaju komentarzy, to ludzie wpadają w taką pułapkę, że próbują zachować się inaczej, zachowując się dokładnie tak samo, czyli mówią, nie, właśnie świetnie wyglądasz, a wcześniej wyglądałaś lepiej, albo jak jesteś gruba, wyglądasz lepiej, albo jak jesteś chuda, wyglądasz lepiej. Cały czas to oceniają, tylko zmieniają wektor tutaj i im się wydaje, że robią dobrą robotę. I to przyzwolenie na to ocenianie ciała osoby publicznej jest tak rozpędzone, że kiedy mówisz, że sobie tego nie życzysz, to się dowiadujesz, że przecież wystawiasz się na ocenę, no wiesz, żyjesz w internecie i powinnaś przyjmować. Przecież to jest krytyka, ocena, opinia ludzi, którzy są z tobą na dobre i na złe. I wiesz, oni mają prawo. Bardzo często to słyszymy, nie? Że jak ktoś publikuje w internecie, to musi się liczyć z opiniami. Dokładnie. No, jesteś własnością kolektywu. Dokładnie. A ja zawsze, wiesz co, jak ktoś tak komentuje i nieważne, czy komentował, że tłuszcz zalał mi mózg, co było jakimś wtedy, kiedy jeszcze byłam plus size i to było komentarzem do jakiegoś mojego merytorycznego wykładu, no i widzisz, i nagle ta waga okazała się, że jest wyznacznikiem mojej inteligencji czy umiejętności. I kompetencji, tak. I kompetencji, to tak sobie myślę, że nie wiem, jak oduczyć tego innych ludzi. Znaczy, ja rozumiem, że niestety żyjemy w kulturze diety i w kulcie właśnie chudego ciała, ale ja bardzo chciałabym walczyć z dwoma rzeczami. Po pierwsze, żebyśmy właśnie przestali oceniać cudze ciało, nieważne czy dobrze, czy źle. Znaczy, nie zrozum mnie źle, ja bardzo lubię, gdy ktoś mi mówi komplementy, tylko w momencie, kiedy na przykład te komplementy były sfokusowane na to, że o Jezu, jak świetnie teraz wyglądasz, to jakby dla mnie to było, jeszcze była tam pod spodem druga informacja, że aha, ale źle wyglądałam rok Dokładnie temu. Dokładnie tak. Czyli... Plus jeszcze mój ulubiony komplement, który bardzo często się pojawiał, że świetnie wyglądasz, zupełnie nie do poznania. Czyli wcześniej tak. Po prostu to była fatalna sytuacja. Ty musiałaś totalnie zmienić to, kim jesteś. Musiałaś się stać innym człowiekiem wizualnie, żeby usłyszeć, czy wyglądasz świetnie. To jest przerażające, że ktoś może powiedzieć coś takiego i uznać, że to jest komplement. No to mi bardzo się siadło na psychikę. Znaczy właśnie czułam się... No, już powiem. Czułam się jak gówno. Serio. Miałam wrażenie, że okej, dobra, czyli przez ostatnie lata byłam, właśnie, nikim brzydka, do niczego się nie nadawałam. Więc to, wiesz, właśnie są takie, to jest taki podwójny komunikat, na który bardzo, bardzo musimy uważać. Ale zobacz, to paradoksalnie by wynikało z tego, że do największej fatfobii doświadczyłaś, kiedy schudłaś. Że dopiero wtedy usłyszałaś najwięcej ocennych i obraźliwych dla osób plus size komentarzy, kiedy przestałaś być plus size. Wiesz co? Tak. I jeszcze stały się dwie ważne, moim zdaniem absurdalne rzeczy, powiem to. Po pierwsze, jak raz opublikowałam post taki, wiesz, prześmiewczy, śmiejący się ze mnie jakąś tam anegdotkę, jak jechałam gdzieś z mężem i powiedziałam mu, że przeszkadzają mi moje fałdki. Wiesz, po prostu zawsze każda z nas z reguły miewa takie dni, kiedy nie zmieniłaś się w stosunku do dnia poprzedniego, ale to jest ten dzień, kiedy czujesz się takim ziemniakiem, takim... No tak. Nie lubisz siebie.
I ludzie mi pisali, że nie mam prawa tak pisać, że nie mam prawa mieć kompleksów, że przecież inni są grubsi i mają te fałdki i gdy czytają takie rzeczy, to ja ich obrażam. I właśnie tu znowu wracamy do tego, że moje ciało nie należy do mnie, że ja nie mam prawa czuć się czasem źle, a wszystkie się czasem czujemy źle i to jest zupełnie okej. Okay. A i druga rzecz jeszcze miałam powiedzieć. A jakie było pytanie? Znaczy teraz mówiłam, że największej fatfobii doświadczyłaś, kiedy schudłaś. A, tak, to wiem, co jeszcze chciałam powiedzieć. Że osoby plus size pisały, że są mną rozczarowane. Że schudłaś. Je zdradziłam. Tak, że schudłam i że je zdradziłam. I to było okropne. Bo tu się dzieją dwie rzeczy. Po prostu, po pierwsze, znowu komentujecie ciało, mimo cudze ciało i chcecie nim zarządzać, mimo iż całą jakby ideą ruchu body positive jest to, że nikomu nic do tego, jak wyglądam. Mm-hmm. Więc to jest jedna sprawa. A dwa, że ludzie pisali, że ich oszukałam, że mają jakby żałobę po mnie. Jak jakby Adele schudła, też był taki dyskurs, tak że jest. Ojej, była naszą dziewczyną, a teraz jest chuda. I ktoś pod takim artykułem, właśnie pod artykułem na ten temat, że o, Adele nas oszukała, napisał, że miał tak samo ze mną, że jakby jak schudłam, to zdradziłam, oszukałam. Ja mówię, szlak, po pierwsze moje ciało nie jest niczyją własnością, po drugie schudłam dla zdrowia. Nic mi do tego, jak to wygląda, ile waży, czy jest zdrowy, niezdrowy. Ja schudłam dla zdrowia. I przepraszam bardzo, nie będę swojego zdrowia narażać tylko po to, żeby komuś nie było przykro albo nie poczuł się zdradzony. To jest moje ciało, to jest moje zdrowie. I jakby moja odpowiedzialność, by o nie zadbać. Więc za każdym razem, gdy słyszałam właśnie takie komentarze, pomyślałam sobie, no przykro mi, nie będę pytać internetu o to, jak chcą, żebym wyglądała, bo ja tutaj walczę o siebie i o swoje zdrowie, które w pewnym momencie już było, jak na mój wiek, tragiczne. Tak, i też świadomie nie chciałaś się jakoś uzewnętrzniać na ten temat, do czego miałaś prawo i też to prawo ci było zabierane. Ale to, co ciekawe jest, to jest to, że sama o ten przykład teraz podałaś. W przypadku Adele na temat jej utraty wagi wypowiadali się wszyscy poza samą Adele, która raz za pośrednictwem swojej rzeczniczki powiedziała, że ona nie ma nic do powiedzenia na ten temat, więc zamyka dyskusję. Świat nie był usatysfakcjonowany, ale też była druga taka sytuacja w zeszłym roku, że Rebel Wilson bardzo schudła. I powiem ci, że ja tutaj byłam trochę zasmucona, kiedy przeczytałam wywiad z nią, bo ona tam mówiła o tym, jakie miała wcześniej niezdrowe relacje z jedzeniem i że walczy również o zdrowie i super. Natomiast to, co ona powiedziała, to jest to, że ona bardzo walczy o to, żeby teraz móc przestać być aktorką charakterystyczną i wreszcie zacząć grać ambitne role, bo tak długo jak była sympatyczna, okrągła, to dostawała tylko role właśnie tak zwanych postaci charakterystycznych, grała jakieś takie wiesz, komediowe epizody i nikt nie traktuje jej w Hollywood poważnie. I to jest przerażające, że ona czuła, mając taki dorobek, że musi schudnąć, żeby ktoś ją traktował poważnie. No właśnie, widzisz, ja schudłam, takie komentarze już mnie nie dotyczą, ale ja mam obsesję na punkcie tych dyskusji, gdy ktoś mówi o promowaniu otyłości, co jest totalnie absurdalne, czy wszelkich dyskusji, które właśnie piętnują, obrażają osoby plus size. Ja się tam zawsze pojawiam, chociaż psychicznie takie dyskusje są szalenie trudne, bo to po prostu nagle się okazuje, jak bardzo inni ludzie potrafią nie szanować innych tylko przez to, jak wyglądają. Więc ja zawsze się tam pojawiam, ja zawsze dyskutuję, ja zawsze walczę, mówię, przestańcie obrażać takie osoby, przestańcie
pieprzyć o promocji otyłości. To jest jakiś. Ostatnio zresztą, że się wtrącę, ta kwestia była z okładką Cosmopolitan, prawda? Tak. I pamiętam, że mi się w każdej dyskusji na ten temat wyświetlałaś w feedzie na Facebooku, bo bardzo zaciekle walczyłaś właśnie, mówiąc, że jaka kurde promocja otyłości, że co, ktoś zobaczy zdjęcie kobiety plus size w internecie i stwierdzi, że po prostu zamawiam sobie teraz 30 kilo tłuszczu, bo mnie przekonali. Tak. No bo trochę tak to działa, wiesz, argument o promocji otyłości to jest coś, co za każdym razem mnie powala. Znaczy mnie powala też to, że tam zawsze pojawiają się ludzie, w tym niestety i kobiety. Ja uważam, że naprawdę istnieje jakiś krąg piekła dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet, które mówią, no i patrz jaki to jest absurd, mówią, wystarczy wstać z kanapy i mniej żreć. No i z jednej strony mówią, wstańcie z kanapy, żryjcie mniej, a z drugiej strony jak pojawia się właśnie zdjęcie kobiety plus size w stroju sportowym, to jest krzyk, że promuje otyłość. No to czego wy chcecie? Chcecie, żeby wszyscy wstali z kanapy i ćwiczyli, ale ćwiczyli tak, żeby nikomu się nie pokazywać, bo to uraża wasze jakieś uczucia estetyczne? No bardzo mnie to irytuje. Ja już nie jestem obiektem tych dyskusji, ale szlak nie trafia. Jesteś obiektem innych, no. Jestem innych, ale właśnie wiesz, te dyskusje są kwintesencją właśnie zawłaszczania cudzego ciała. Tak, i sprowadzenia twojego zdjęcia sprzed paru lat do zdjęcia before, nie? Tak. I robienia z ciebie success story. Wiesz co, to jest trochę tak, że ja rozumiem, że ludzie szukają rozwiązań, więc bardzo często mnie pytano, proszę, odchudź mnie. I dlatego ja bardzo szanuję Adele właśnie za to, że tego nie komentuję. Że jakby nie monetyzuję tego, bo na bank dostałam milion propozycji, wiesz, napisania książki czy czegokolwiek innego. Ja dostałam propozycję napisania książki o odchudzaniu. I ja bardzo szanuję to, że ona tego nie robi, no bo nie jest ekspertką. Ja też nie jestem ekspertką. Jakby samo posiadanie krowy nie czyni z ciebie weterynarza. Ja schudłam, ale to nie znaczy, że jestem ekspertką w tej dziedzinie. I ja zawsze tak odpowiadałam ludzi. Miałam mnóstwo publicznych postów, w której polecałam ekspertów. Z tym, że w pewnym momencie musiałam przestać polecać swoich lekarzy, bo ludzie do nich chodzili i pytali ich, na co jestem chora. Niesamowite. No. Ale to słuchaj, no to masz takie doświadczenia z tych obu stron barykady, no to twoim zdaniem z której strony strzelają bardziej? Znaczy gorzej jest i bardziej obrywałaś będąc osobą plus size, czy będąc osobą szczupłą? Wiesz co, nie wiem, jeśli chodzi o częstotliwość, ale jednak najbardziej takie krzywdzące, obrzydliwe komentarze otrzymywałam wtedy, kiedy byłam plus size. To były serio obrzydliwe komentarze i takie komentarze, że jakby twoje poczucie własnej wartości tak leci w dół, że dociera do jądra ziemi. Więc tak, myślę, że wtedy to było jednak, to była, nie wiem jeśli jak chodzi o częstotliwość, ale jeśli chodzi o wydźwięk, to było straszne. Przy czym ten proces się nie kończy, nie? Bo też ostatnio wrzuciłaś taki komentarz, że ktoś czujnie zaczął wyłapywać, czy przypadkiem nie przytyłaś trochę, ile zjadłaś czekolady. Czyli generalnie na posterunku są cały czas, żeby zobaczyć, czy tam jest jakieś wahnięcie do przodu czy do tyłu. To się nie kończy. To znaczy, chciałabym też powiedzieć, że mam część bardzo mądrej społeczności, która mnie bardzo wspiera. I bardzo wspiera nie tylko dlatego, że szanują moje wybory i szanują to, o co proszę, ale że w komentarzach upominają innych. W sensie mówią, nie pytaj. Janina tak często pisała, że nie chce o tym mówić. Mm-hmm. I to jest wspaniałe, bo ja jakby czuję, że mam jakieś takie wsparcie, że w momencie, kiedy mi już brakuje sił, żeby po raz setny powiedzieć proszę, nie mów, nie komentuj tego, jak wyglądam, to, że mam właśnie mądrych, wspaniałych ludzi, którzy swój czas poświęcają na to, żeby mnie gdzieś tam w tych komentarzach bronić. Tak, ktoś
ktoś mi ostatnio powiedział, że wygląda na to, że przytyłam i że powinnam się wziąć w garść, oczywiście, żeby nie zmarnować tego, co osiągnęłam. A z drugiej strony dostałam informację od dziewczyny, która mi napisała, że nie podoba jej się to, że jestem kryptoreklamą chirurgii plastycznej, że jej zdaniem to, że się zmieniłam, jest efektem chirurgii plastycznej i że jestem po prostu kryptoreklamą, nie chcę się do tego przyznać. Ja pomyślałam sobie, Boże, patrz jak ci ludzie, ja bym chciała zobaczyć te takie, te pętelki, jak oni myśleli, żeby dojść w ogóle do takich teorii spiskowych. No jest to bardzo ciekawe, ale myślę, że jeszcze ciekawsze jest to, kiedy inni ludzie też zaczęli się dzielić swoimi historiami i to jak wiele osób, jak wiele strasznych rzeczy usłyszało od innych, czasem nawet członków swojej rodziny. Tak, bardzo często. Szokujące, tak. I to w ogóle często jest też w dobrej wierze powiedziane, żeby tak ci zwrócić uwagę, tak jakbyś nie wiedziała przypadkiem, jak wyglądasz. Ale jeżeli się to staram zrozumieć, bo tam według jakichś badań, które kiedyś czytałam, 96% kobiet deklarowało, że chciałoby coś zmienić w swoim ciele. I to były, wiesz, różne pomysły na różne modyfikacje, ale 96% kobiet coś by chciało zmienić. To jest niewiarygodne. To jest wstrząsające, jaka to jest skala. I wiesz, przygotowując się do naszej rozmowy, ja sobie zrobiłam research też taki właśnie, jak to kultura popularna tak zwana w nas zaszczepiała od dawna. I przyznam, że byłam zaskoczona, bo jakkolwiek oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi tego, że kanon piękna się zmienia mniej więcej co dekadę i każda dekada ma swoją aktualnie modną sylwetkę, tak jakbyś mogła, tak jak sweter wyrzucić do kosza i kupić nowy, to sobie wywalić biodra tak. I w tym roku kupić szersze, nie? To jest wspaniałe. Ale ja myślałam, że to się zaczęło stosunkowo niedawno, a najwcześniejszą taką pierwszą reklamę, jaką znalazłam w prasie, znalazłam z 1870 roku i była to reklama tasiemca, w której było napisane jedz, pozostań chuda i tam była taka ilustracja, bo to była prasowa reklama, była ilustracja kobiety, która miała wokół siebie mnóstwo jedzenia i wszędzie było napisane, że tu ma tłuszcz, tu ma węglowodany i tak dalej, tu je ciasto i ona pozostaje chuda i właśnie ten tasiemiec, możesz sobie go zamówić do domu, on jest nieuzbrojony i super, będziesz szczupła. I potem, wiesz, cały przemysł ruszył. Znalazłam z 1910 roku reklamę mydła wyszczuplającego, słuchaj. Co? Że się myjesz i dzięki temu produktowi tłuszcz przez skórę podczas kąpieli, wiesz, wychodzi z ciała. Były, wiesz, reklamy diet, syropów, gorsetów, papierosów wyszczuplających, że to w ogóle wspaniała rzecz jest, taki tytoń, bo chudniesz, nie? Pierwsze urządzenie wyszczuplające do domu z 1930 roku. Ja to wszystko po naszym podcaście wrzucę u siebie na story na Instagramie, bo to są bardzo interesujące rzeczy. A moim ulubionym w ogóle takim znaleziskiem była reklama amfetaminy. 1952 rok. Także wiesz, no, mamy prany ten mózg od naprawdę, naprawdę dawna, więc wiesz, to jest trochę silniejsze od nas, nie? Właśnie widzisz, ja w ogóle nie oceniam ludzi, którzy z tego korzystają. Ja daleko mi jest do myślenia, że są głupi, naiwni, że jak mogą tak żonglować swoim zdrowiem, dlatego że no właśnie, wszędzie nas przekonują. Schudnij do lata, schudnij do świąt Bożego Narodzenia, schudnij na Nowy Rok. To nic dziwnego, że ludzie szukają jakichś rozwiązań. I dlatego wracając jeszcze do wątku Adele czy innych osób, ja mam dużo żalu do blogerów, którzy owszem schudli i teraz wydają e-booki dietetyczne,
programy ćwiczeń, nie mają żadnego wykształcenia w tym zakresie, mm-hmm. ale właśnie tylko to, że ktoś schudnął, okazuje się, że czyni z niego ekspertę od dietetyka. Ludzie to kupują, no bo jest efekt autorytetu, który sprawia, że tak naprawdę jeśli dana osoba nawet się nie zna na jakimś temacie, to bardzo trudno, jeśli jest dla nas autorytetem w innej dziedzinie, to i tak bardzo trudno nam jest zobaczyć, że okej, może jednak nie jest kompetentna we wszystkim. Dlatego ja nie oceniam ludzi, którzy korzystają z tego. Ja mam żal do influencerów, którzy to wykorzystują. Mam ogromny żal do jednej blogerki, która zaczęła u siebie promować, zresztą Ciało Pozytywnej, zaczęła u siebie promować zestawy do oczyszczania. Detoks organizmu. Mhm. Moja dietetyczka powiedziała, że to jest w ogóle kompletna bzdura. Zresztą, kurczę, nie trzeba być geniuszem, żeby odkryć, że picie soków przez miesiąc to nie jest najzdrowszy na świecie. Mhm. I ta blogerka zaczęła sprzedawać, tam były zestaw suplementów, soków itd. 700 zł za 2 tygodnie. I masz Ciało Pozytywną blogerkę, halo, kochajmy się, ale halo, kupcie ode mnie zestaw detoksowy za 700 zł. I znowu, ja nie dziwię się ludziom, że tego próbują. To jakby wszyscy im mówią, że wyglądają źle, że musisz schudnąć. To nic dziwnego, że szukamy szybkich rozwiązań. Ale najbardziej szanuję właśnie tych aktorów, celebrytów, influencerów, którzy chudną, którzy są o to pytani i milczą. Albo milczą, albo odsyłają do specjalistów, ale na pewno nie monetyzują tej swojej zmiany fizycznej. No tak, ale to też musisz sobie wychować swoją społeczność, żeby ona pewnych rzeczy nie łaknęła od ciebie. I też takie to, co ty powiedziałaś, że twoi komentatorzy nawzajem się prostują i tłumaczą sobie, że pewne treści są niemile widziane u ciebie w komentarzach, to jest konsekwencja tego, że ty musiałaś tam wyszarpać trochę inny punkt widzenia i szacunek, nie? Do tego tematu u siebie. Bo domyślnie to wydaje mi się, że jednak rzuciliby się wszyscy na taką sensacyjkę. I poszliby w ten klimat. Wiesz co? Tak. Ja myślę, że jakbym napisała tę książkę o odchudzaniu, ona by się bardzo dobrze sprzedała. Jeszcze dalibyśmy jakiś podtytuł, na którym byłoby napisane, ile dokładnie schudłam, co też ludzi bardzo interesuje. Nigdy nie podałam tej liczby. Mhm. I ta książka by się sprzedawała jak dzika. Ile jest książek celebrytów, którzy właśnie schudli i nagle wydają książki na ten temat. Ja na przykład bardzo współczuję Dominice Gwit, mm-hmm. że jej odchudzanie i jej efekt jojo obserwowała cała Polska. Bardzo jej współczuję, bo ja też mam za sobą dużo osób odchudzających się efekt jojo i świadomość, że obserwuję to i komentuję cały kraj. Ja czasem patrzę na jej Instagramie, na komentarze i one są obrzydliwe, tak jak można się spodziewać. Więc ja jej bardzo współczuję. Ale z drugiej strony mam żal, że wydała książkę Jak schudła. Ja ją czytałam, bo właśnie chciałam sprawdzić. I powiem ci, że tam jest w tej książce trochę fatfobii. W sensie jak pisze o tym, jak kiedyś wyglądała. Tak. Ja też pamiętam wywiady z nią, jak ona mówiła o tym, jak to kiedyś wyglądała strasznie i jakich błędów to było konsekwencją i jak teraz wszystko zmieniła, żeby wyglądać tak, jak wygląda. I ja oczywiście rozumiałam ten zachwyt, tę radość, satysfakcję z tego, że udało jej się osiągnąć cel. To jest zrozumiałe, ale rzeczywiście było w tym bardzo dużo pogardy do tego, co działo wcześniej, dla swojej własnej drogi. Tak, dokładnie. Dobre słowo. Pogardy. Ona pisała o sobie wcześniejszej w tej książce okropne rzeczy. Mm-hmm. Więc naprawdę to była trochę autofatfobia, istnieje coś takiego. I mam żal, że wydała taką książkę. Jest jeszcze jakaś dziennikarka sportowa, która też schudła. Mm-hmm. Ona chyba już wydała 3 książki. Tak. Och, tak.
koktajle, bo dieta sokowo-koktajlowa, inna o tym, jak schudła tak całościowo. No nie, bądźmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie tych osób, które nas czytają. I dlatego ja nie udzielam absolutnie żadnych rad. Odsyłam właśnie do moich dietetyczek, fizjoterapeuty. Mm-hmm. Tak, ale właśnie pamiętam. Widzisz, to w pewnym momencie to stało się groteskowe, bo na przykład ktoś mi pisał wiadomość, że hej, opowiedz mi, jak schudłaś, a ja pisałam, że nie odpowiadam na takie pytania, odsyłam do eksperta i ktoś mi powiedział, że moja odpowiedź jest bezczelna. Więc... Przysięgam ci, ja jakby teraz o tym mówię i widzę, jak bardzo to wszystko, jak bardzo absurdalne to tworzy obraz. No właśnie, no. Ale wiesz, jest też taki aspekt w tym wszystkim bardzo interesujący, że jakkolwiek ten taki ruch body positive i tak dalej, wiesz, self-love się faktycznie rozwija i coraz więcej dostaje czasu antenowego w mediach i głównego nurtu i w mediach społecznościowych, to osoby, które się na ten temat wypowiadają, to są zazwyczaj osoby, które mają za sobą właśnie jakieś zaburzenia odżywiania albo taką wyboistą drogę i czują się teraz ze sobą okej, ale pokazują właśnie zdjęcia swoje kiedyś, kiedy były szczuplejsze i mówią, że to, że wtedy byłam szczupła, nie oznaczało, że byłam zdrowa. Tutaj miałam taki problem, tu miałam taki problem. Dokładnie. I teraz jestem okrąglejsza i jestem znacznie zdrowsza. Więcej się ruszam niż wtedy. Wiesz, i super. Tylko, że bardzo mało jest osób, które mają perspektywę taką jak twoja, że ty w drugą stronę, ty teraz jesteś szczuplejsza i ty teraz jesteś bardziej body positive i wiesz, wokalna, niż byłaś kiedykolwiek wcześniej. Wiele osób, które przytyły i walczą o to, żeby inaczej postrzegać ludzkie ciało, zwłaszcza damskie, dostaje komentarze, że no jasne, spasłaś się, to teraz musisz to jakoś usprawiedliwić, no. Nie? I że no jasne, łatwo powiedzieć, jak byłaś chuda, to byłaś szczęśliwa, a teraz trzeba to jakoś sprzedać. Natomiast mało jest takich świadectw jak twoje. I ty paradoksalnie teraz właśnie stałaś się najgłośniejsza w tym temacie. Wiesz co, ja ruch ciało pozytywne jest ekstremalnie ważny. I ja bardzo się cieszę, że dostaję właśnie czas antenowy. Trochę właśnie jestem pomiędzy światami. Właśnie trochę mi się odmawia prawa głosu w tym temacie, bo już jestem za chuda, żeby o tym mówić. Z drugiej strony ja będę się wypowiadać na ten temat. Będę się wypowiadać na temat, że każdemu czasem jest źle we własnym ciele. No i na temat, że Jezu, przestańmy tak bardzo pogardzać kimś przez to, jak wygląda. To jest jakiś... W ogóle tego nie rozumiem w ogóle. No ktoś wygląda tak, a nie inaczej. Co to ma za znaczenie dla twojego życia? Niemniej tak, faktycznie. Teraz jak schudłam, no nie teraz, to już było półtora roku temu, czy nawet więcej. Częściej mówię o tym właśnie, że szanujmy swoje ciała i cudze ciała. Może właśnie dlatego, że okazało się, że te komentarze są zawsze po obu stronach barykady. No myślę, że najbardziej mnie boli, kiedy właśnie osoby, które promują ten ruch i walczą z fatfobią. I doskonale, że walczą, bo trzeba taką patologię zwalczać, takie zachowania względem drugiego człowieka, no kiedy one mnie obrażają i mówią, że nie mam prawa czegoś czuć względem mojego ciała, że nie mam prawa się wypowiadać. No kurczę, nie twórzmy podziałów, no. Jeśli jesteśmy ciało pozytywni, to znaczy, że absolutnie każdy ma prawo do swojego ciała, do wypowiadania się w tej kwestii, swojego ciała, nie cudzego, ale nie twórzmy jakiegoś fight club, w którym najpierw robimy rekrutację, kto może się wypowiadać, a kto nie. No nie. A powiedz mi, zdarzyły ci się takie komentarze, że no, oczywiście fatalnie, że jesteś chora i bardzo ci współczują, ale też chętnie by się na chwilę rozchorowali, żeby kilka kilo zrzucić? U mnie chyba nie. Ale właśnie w tych historiach, które przesyłali mi inni ludzie, tak.
oni słyszeli takie historie. To jest właśnie trochę tak jak z tym tasięcem, nie? Że jesteśmy gotowi zaryzykować własne zdrowie tylko po to, żeby zmieścić się w tym kanonie. I znowu ja nie oceniam takich ludzi, bo rozumiem to, że jeśli właśnie wszędzie ci piszą, że źle wyglądasz, musisz być chuda, o Jezu, schudnij do lata, schudnij do świąt wielkanocnych, schudnij do byle jakiej okazji, no to nie dziwię się, że ludzie naprawdę szukają sposobów, żeby zmienić swój wygląd zmieścić się w tym pudełku. No tak, bo to teoretycznie wiemy, że to, że ktoś jest szczupły, to nie musi być oznaka zdrowia. Czasami wręcz przeciwnie, ale taka, wiesz, choróbka kontrolowana, żeby ładnie wyglądać, to w sumie mile widziana, nie? Ja znam osobę bardzo mi bliską, która właśnie taki komentarz usłyszała. Chorowała bardzo ciężko na śmiertelną, straszną chorobę, w wyniku której na początku bardzo dużo schudła. No i usłyszała, że przynajmniej świetnie wyglądasz, to tak na chwilkę to też bym się rozchorowała. I to było coś, co mnie wstrząsnęło wtedy. No tak, ja też właśnie słyszałam takie historie. Najważniejsze jest zdrowie, nasze zdrowie. Mnie jest i nikomu nic do cudzego zdrowia, więc, bo to też, nie? Osoby plus size słyszą, że to jest troska o ich zdrowie. To jest absurdalny w ogóle argument i ja zawsze pytam, spoko, a czy na przystankach autobusowych podchodzisz do ludzi, którzy palą papierosy i robisz im wykład, jakie to niezdrowe? Czy po prostu jesteś taki mocny w internecie, gdzie nagle obrażasz inne osoby i twierdzić, że to robisz dla ich własnego zdrowia. Drugi absurdalny argument jest taki, że przecież później na to leczenie idą nasze podatki. No tak, tak działa system ubezpieczenia jakby społecznego. Zachorujesz na jakąkolwiek chorobę, nieważne czy na raka, miażdżycę czy coś, no to jesteś leczony z tych składek, które płacisz, więc jakby albo wypominajmy wszystkim, którzy chorują, że z naszych podatków musimy was leczyć, albo wypominajmy to tylko osobom, które wyglądają tak, że nam się to nie podoba. Jeśli chodzi o to właśnie chorowanie, tak, no jest to ekstremalnie przykre. Właśnie w tych nadesłanych historiach była dziewczyna, która miała raka i ktoś jej powiedział, że w sumie to też chciałby mieć raka, żeby tak wyglądać. Mówiłaś, że kobiety są bardziej, twoim zdaniem, okrutne niż mężczyźni w ocenie, a masz, że tak sobie zażartuję, statystycznie rzecz biorąc, jakieś obserwacje, gdzie są internauci okrutniejsi, czy to jest na Facebooku, czy na Instagramie? Wiesz co, ja nie do końca twierdzę, że kobiety robią to częściej, bo na przykład w tej ostatniej dyskusji o promowaniu otyłości zdecydowanie byli, no to panowie, to oprócz tego, że byli wokalniejsi, to byli bardziej obrzydliwi w swoich komentarzach. Ja po prostu jestem bardzo wyczulona na ten moment, kiedy komentują kobiety, bo właśnie uważam, że powinniśmy się wspierać. Nawet jeśli tobie się udało schudnąć, super, ale nie opowiadaj teraz, że wystarczy wziąć się w garść i wstać z kanapy. Jeśli chodzi o Facebook i Instagram, kurczę, ja w ogóle jakoś tak obserwuję, ale to jest dowód anegdotyczny, że Instagram jest trochę przychylniejszym miejscem. W sensie, jak czasem wrzucam te same treści na Instagramie i Facebooku, to rzadziej na Instagramie jest dym, że jakoś tak ludzie, nie wiem, są bardziej wychillowani. No właśnie, dlatego pytam, bo ja mam bardzo podobne, wiesz, obserwacje. W ogóle uważam, że Instagram ze wszystkich mediów społecznościowych jest najbardziej pluszowym póki co. I jakoś wiesz, tak może... Może to wynika z tego, że to jakoś ten dystans jest najkrótszy moim zdaniem na Instagramie i jakoś tak łatwiej chyba wejść w interakcję i też więcej jest obrazków, więc może ci ludzie czują się bardziej tak blisko z twórcą, a na Facebooku to tak jakoś jesteśmy za jednak większą zasłoną, tam jest bardziej tekst jednak mimo wszystko niż obraz, ale tak, no też mam takie wrażenie, że na Instagramie są łagodniejsi w ocenie.
No, jakby... No, co ci powiem, mnie też się tak wydaje, choć oczywiście na Instagramie też dostaję czasem kuriozalne wiadomości prywatne, no jak na przykład właśnie to o kryptoreklamie chirurgii plastycznej. A wiesz co, nawiążę do tego jeszcze raz, bo oprócz tego, że to był kuriozalny komentarz, to ja sobie myślę, dobra, ale jak ktoś chce sobie korzystać z chirurgii plastycznej, to niech korzysta. Nikomu nic do tego. Nawet jeśli ja bym sobie zrobiła nos, usta i cokolwiek innego, chcę sobie zrobić, to robię. I dlaczego muszę się z tego tłumaczyć? Więc tak, to była moja druga myśl, jak przeczytałam ten komentarz, że no daj spokój, ja bym się mogła cała zoperować. Umówmy się, że to się nie dzieje na NFZ, więc ja płacę, więc nie z waszych podatków. I nic komu do tego. Więc to jest tak, inna ale kwestia. Wiesz, ja sobie w ogóle zawsze, za każdym razem, kiedy słyszę komentarze albo pozytywne, albo negatywne, to robię sobie taki proces myślowy pod tytułem, co bym zrobiła, gdyby kiedyś się zmieniło, wiesz, to wahadło wychyliło się w drugą stronę. Znaczy, jasne, bardzo fajnie jest przyjmować komplement, że świetnie wyglądam, bo schudłam. Każdemu jest miło, kiedy usłyszę, że świetnie wygląda. Ale to w takim razie, skoro przyjmuję ten komplement, no to musi być też przygotowany na to, że kiedy to się zmieni, czyli kiedy na przykład drastycznie przytyję z jakiegoś powodu, no to też będą padały takie komentarze, bo już dał na to raz przyzwolenie. No i czy tak samo chętnie by wysłuchał takich komentarzy dotyczących tej zmiany? No śmiem wątpić. Wiesz, i ja też taki miałam parę razy taką właśnie refleksję, że miło, że ktoś zauważył, czy wyglądam dobrze, czy niedobrze, ale co jak się coś zmieni? Nie wiem, wydarzy się coś, na co nie mam wpływu, albo po prostu tak się wydarzy, że się zapuszczę, albo rozchoruję się i przytyję, albo rozchoruję się i strasznie schudnę. No i co wtedy? Czy to znaczy, że to mam wtedy brać na klatę takie komentarze? I z jakiej okazji w ogóle mam brać na klatę takie komentarze? Wiesz co, ja szczerze mówiąc jestem przerażona. Jestem przerażona, że dopadnie mnie efekt jojo, ale nie dlatego, że on by się zdarzył, tylko to, co właśnie się stanie w komentarzach. I teraz znowu powiedzmy to głośno. Ja bardzo lubię komplementy. Wszyscy lubią komplementy. Mm-hmm. Ja lubię, gdy ktoś mówi, o Jezu, ślicznie wyglądasz w tej sukience. Tylko właśnie nie wchodźmy za daleko, nie? Że nie wchodźmy już w mówienie, o Jezu, teraz świetnie wyglądasz, mm-hmm. czyli wcześniej nie do końca. Nie mówmy, jeśli ktoś nas nie pyta o zdanie, nie mówmy, że ej, w tych włosach było lepiej, albo nie powinnaś nosić tego koloru. Nikt nas nie pyta o zdanie, nie mamy nic miłego do powiedzenia, to nie mówimy, no, po prostu. No, po prostu, wiesz, ciało kogoś, kogo lubisz, to nie jest film na Filmwebie, żebyś musiała dać komentarz i wystawić gwiazdki, o, nie? Tak. Nie jestem TripAdvisorem, żeby wszyscy by musieli dookoła wysłuchać twojej opinii na mój temat. No, a niestety dokładnie tak to wygląda jakoś. To oceniamy wszystko z ludźmi na czele i niestety w mediach społecznościowych to jest na bardzo, bardzo dużą skalę. Ale to wiesz, takie mam dwie złote myśli na koniec tych naszych rozważań. Pierwsza jest taka, że przeczytałam jakiś czas temu zdanie, które mi się bardzo podobało i sobie je wówczas zapisałam, bo wiedziałam, że będziemy prędzej czy później rozmawiały. I brzmiało to tak, że dieta to jest lekarstwo, które nie działa na chorobę, która nie istnieje. To jest genialne tak. Sformułowanie. A druga refleksja jest taka, że naprawdę żyjemy w tak skonstruowanym świecie, że gdybyśmy wstały rano bez tych kompleksów, a tak jak ci mówiłam wcześniej, 96% kobiet coś by chciało zmienić. Masakra. Gdybyśmy wstały rano zadowolone z tego, jak wyglądamy, bez kompleksów i po prostu polubiły siebie i swoje ciała i to, jak wyglądamy i jak żyjemy, to niewiarygodne jest to, jak wiele firm by zbankrutowało i poszło z torbami. Bo są ludzie, którym bardzo zależy na tym, żebyśmy siebie nie lubiły. Tak, no to jest gigantyczny biznes. Mamy suplementy, soki, obozy odchudzające, na których je się 800 kalorii, co jest jakieś kuriozalne. Przy ekstremalnym wysiłku, nie? Tak, tak. Plus ćwiczenia 3 razy dziennie, więc to jest ogromny biznes. Ja myślę,
Myślę tak. Po pierwsze, powstrzymajmy się od oceny czyjegoś ciała. Ja zawsze mam taki test i zawsze pytam ludzi, czy powiedziałbyś to tej osobie prosto w twarz? To jest najprostszy test na świecie. Jeśli nie podszedłbyś do kogoś na ulicy i nie powiedział, ty spasiony kaszalocie, to dlaczego piszesz tak o kimkolwiek w internecie? A druga rzecz, i wiem, że to jest szalenie trudne, to chciałabym, by faktycznie, żebyśmy zaczęli być odporniejsi na tę kulturę diet. Jakby, jak ja dostałam polecenie schudnąć od lekarza, to w mojej karcie i w tym, co on mi mówił, nie było napisane schudnąć. Było napisane zmiana stylu życia. I tak naprawdę o to chodzi. Nie o to, żeby właśnie jeść sałatę przez 2 tygodnie i zrzucić 6 kg, tylko żeby właśnie wprowadzić takie zmiany, tak wyrównać swoje relacje z jedzeniem. Ja to robiłam na terapii, bo naprawdę miałam patologiczną relację z jedzeniem. Wprowadzić takie nawyki jedzeniowe, aktywności fizycznej, żeby zmienić styl życia. I jeśli ktoś chce schudnąć, tylko jeśli chce, bo nic mi do tego, jeśli ktoś nie chce, to jakby również ma do tego prawo, no to bardzo bym chciała, żebyśmy słuchali specjalistów, a nie influencerów, blogerów i gazet, które nam obiecują, że jedz jedno jajko i marchewkę dziennie i po prostu dostaniesz, będziesz mieć kaloryfer na brzuchu za 3 tygodnie. Bo to znowu jest premiowanie tego niezdrowego stosunku do jedzenia, który w ogóle jest na obu stronach barykady tak samo patologiczne. Osoby, które są ekstremalnie chude i osoby, które są ekstremalnie grube, mogą mieć niezdrowy właśnie związek z jedzeniem, nie? Jeść tak, emocjonalnie, tak, mieć różne kłopoty, które trzeba regulować i tego postem na Instagramie się nie wyreguluje. Nie. Ja w ogóle jestem, wiesz, też tylko tak ci powiem, zachwycona tym, jak się pojawiają co jakiś czas nowe problemy, które mamy sobie wyszukiwać. Jak po raz pierwszy usłyszałam w gimnazjum, że boczki są skandaliczne i że w ogóle, że boczki mamy sobie usuwać. Ja miałam wtedy 14-15 lat, byłam w klasie sportowej, miałam codziennie 2 godziny treningów i laski miały w klasie obsesję, że boczki będziemy palić. I wiesz, ja powiem ci, że ja trochę jak Polianna byłam, że tak patrzyłam, o co chodzi w ogóle, o czym wy mówicie, dziewczyny, to się nazywa biodra, my dojrzewamy, wiem, tak. Bo mam mamę z kobiecą sylwetką w domu, więc jakby... czym problem? One nie, absolutnie musimy poprosić trenera, żeby nam powiedział, jak palić boczki. I to było takie moje pierwsze zderzenie ze ścianą pod tytułem, co się z tobą nie tak, ale jeszcze nie wiedziałaś o tym, dziewczyno, więc się teraz dowiedziałaś. To było fascynujące dla mnie. Druga taka sytuacja, w której ktoś mnie poinformował, że coś jest ze mną nie tak, ale wcześniej na to bym nie wpadła, to było, że się dowiedziałam, że ramiona kobiety z tyłu mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Wiesz, pod pachą się taka może robić z tyłu bułka, nawet jeżeli ćwiczysz i to trzeba likwidować. To była druga rzecz. Trzecia rzecz to była thigh gap tak zwane, czyli przerwa między udami, że jak stoisz i masz połączone nogi, to musisz mieć przerwę między udami, nie? I to był też taki trend kilka lat temu, nie wiem, z 8, nie? Było straszne ciśnienie, że trzeba mieć thigh gap. I pamiętam, że bardzo byłam znowu zaskoczona, bo pamiętam, że moja mama mówiła też to tak prześmiewczo i może nie za ładnie, że mój brat ma taką przerwę między udami i jak stoi, że jest taki chudy i nogi na beczce prostowane ma. Wiesz, i coś, co ja kojarzyłam w drugą stronę, że to jest niekoniecznie pożądane, to się dowiedziałam, że jest absolutnie trendy, że trzeba mieć thigh gap. A wiesz, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałam komentarz na temat swojego wyglądu i pamiętam to doskonale, co jest mega dziwne. No. Jak miałam 7 lat. Miałam 7 lat i były 2 nauczycielki w podstawówce, weszły do klasy i komentowały, jaką mam okrągłą buzię. Jak pyza na polnej dróżce, bo była taka książka. Ja to pamiętam do dziś. I to był pierwszy raz, kiedy ktoś mnie zawstydził, komentując moje ciało. I ja rzeczywiście od tamtego momentu czułam się za gruba. A teraz patrzę na te zdjęcia z dzieciństwa i mówię, nie no, wszystko normalne było dziecko. W porządku. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że w sumie wszystko, co mówimy, odnosi się też do mężczyzn. Oczywiście. Oni też są czasem, są narażeni na takie komentarze. Oni też mają problem z jedzeniem, więc tak chciałam tylko, żeby to wybrzmiało, że o nich też trzeba pomyśleć.
Tak, oni mają trochę inną stronę to wychylone, ale mam taką obserwację też od jakiegoś czasu, że kobiety zaczynają sobie tak trochę odporność wyhodowywać w trudach i znojach właśnie na takie komentarze. Ten ruch ciało pozytywny się rozwija, jest coraz prężniej działający, zwłaszcza w internecie. I ja nie wiem, czy to nie jest jakiś taki akt desperacji ze strony tego przemysłu dietowego, żeby jednak nie tracić klientów i czy to ten taki hype na mężczyzn wyglądających w określony sposób nie jest tego konsekwencją. Wiesz co, no może tak być. No, mężczyźni zaś muszą być umięśnieni. Dokładnie, żeby tak. Nie usłyszeć dokładnie znowu tak. Autentyczna historia, że wygląda jak pizda. Tylko dlatego, że jest szczupły. A może znowu ten konkretny wygląd wynika z zaburzeń odżywiania. Wiemy, że mężczyźni też mogą na nie chorować. Więc myślę, że po prostu bądźmy delikatni dla siebie samych i jakby jeśli chcemy coś zmienić, to niech to będzie zmiana stylu życia, a nie jakieś radykalne odchudzanie, które no w sumie nas niszczy nasze zdrowie i fizyczne, i psychiczne, bo to powoduje takie jakieś, wiesz, absurdalne poczucie winy, jeśli na przykład 5. dnia diety, podczas której jesz tylko 3 jajka dziennie, się złamiesz i zjesz kanapkę, więc bądźmy delikatni dla siebie samych, no i przede wszystkim dla innych. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś czas, żeby dzisiaj ze mną porozmawiać na ten temat. Dziękuję bardzo za to, że nasi słuchacze poświęcili czas, żeby tej rozmowy wysłuchać. Bądźcie zdrowi, ja dbajcie o siebie. I z chęcią poczytam komentarze. Może ktoś się z nami nie zgadza, to dyskutujmy, ale znowu z miłością do drugiego człowieka. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję.